Homera istnieje rozbudowany rodzaj metafory, na przykład w wielkim dialogu między Odyseuszem i Penelopą, kiedy on, przebrany za żebraka, opowiada jej, jak na Krecie podejmował jej męża. Ona sama słuchając, w łzach topniała wszystko jak na górach. Zefirem związane zasypiska śniegu zwykle roztapia. Rankiem eur ciepławy tak roztapiał jej śliczne lica. Po to go łzawy. W tym wypadku metafora łączy jedynie to, co widzialne, z tym, co niewidzialne. Na przykład łzy na policzkach są nie mniej widzialne niż topniejący śnieg. Niewidzialnym, które staje się widzialne dzięki metaforze, jest długa zima nieobecności Odyseusza. Lodowatość tych lat, pozbawionych życia i trudnych, które na pierwszy znak nadziei, na odnowę zaczyna topnieć. Łzy same wyrażają jedynie smutek. Ich znaczenie, czyli myśli je wywołujące, staje się wyraźne dzięki metaforze mówiącej o topniejącym śniegu, o ziemi mięknącej wiosną.